nie użyją tych szczepionek. Pojawiły się wątpliwości, Niemcy nie użyją tych szczepionek. Pojawiły się wątpliwości. Niektóre okręgi w Niemczech nie będą używały otrzymanych szczepionek przeciwko COVID-19 z powodu podejrzeń, że podczas ich transportu mogło dojść do przerwania łańcucha chłodniczego, poinformowała w poniedziałek agencja Reutersa. Pojawiły się wątpliwości, czy łańcuch chłodniczy był utrzymany przez cały czas, powiedział agencji starosta okręgu Lichtenfels Christian Meissner. Według BioNTech, jeden z producentów preparatu, RET, z szczepionką najprawdopodobniej wszystko jest w porządku, ale to, najprawdopodobniej, to za mało, podkreślił Meissner, dodając, że zastrzyki z tej partii nie zostaną wykorzystane, by zapobiec zmniejszeniu zaufania opinii publicznej do akcji szczepień. Administracja okręgu poinformowała w niedzielę, że pojawiły się wątpliwości dotyczące zachowania właściwej temperatury podczas transportu partii 1000 dawek szczepionki, przeznaczonych do użycia w położonych w północnej Bawarii i okręgach Lichtenfels, Coburgu, Kronach, Hof, Kulmbach, Bayreuth i Wunsiedel.